Moim Państwa gościem jest Stanisław Malina, członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Będziemy rozmawiać dzisiaj o drogach, głównie o tych inwestycjach drogowych zaplanowanych na ten rok, ale zanim do tego przejdziemy, proszę o takie krótkie podsumowanie tego, co za nami pod względem właśnie inwestycji drogowych, takie najważniejsze roku 2021. Tych inwestycji było sporo w ubiegłym roku. Ogólnie inwestycje razem z nakładkami wykonano za kwotę około 14 milionów złotych. Z tego z składem zewnętrznym różnego rodzaju projekty, które udało się środki zewnętrzne ściągnąć, to było około 4 milionów złotych. No i przy współudziale gmin około 3 milionów, które oczywiście te inwestycje mogły być zrealizowane właśnie dzięki tym środkom, które były. A spośród tych najważniejszych inwestycji, które w ubiegłym roku zostały zrealizowane, to od wielu lat planowana ulica Stalmacha w Skoczowie, gdzie wykonano przy współudziale gminy Skoczów w 50% udziale całą ulicę Stalmacha i oddano ją do użytku w miesiącu grudniu. Drugą taką inwestycją, którą żeśmy realizowali, to w Zebrzydowicach ulice Tuwima i Korczaka, również przy współudziale gmin i środków zewnętrznych. Kolejną inwestycją, która była zrealizowana, była kontynuacja zrealizowanej już ulicy Góreckiej. No i udało się dokończyć w końcu taki odcinek 170-metrowy pomiędzy torami kolejowymi i w zasadzie Górecka cała w tym momencie jest po remoncie. Oprócz tych inwestycji jeszcze zrealizowano ulica Cieszyńska w Barzanowicach, którą też w grudniu się udało zakończyć przy udziale środków zewnętrznych i współudziale gminy. I to były te inwestycje takie najgłówniejsze, które można było powiedzieć jako zadania inwestycyjne. Natomiast oprócz tego wykonano nakładki też za kwotę około 4 milionów złotych i w tym była ulica, w tym były takie zadania jak Bielska w Zabłociu, w Skoczów Brenna, następnie Cieszyńska w Barzanowicach również jako nakładka, które były Hażlaska w Brzezówce oraz ulica Kowalska i Sobecka w Pierścu. Poza tym wykonano sporo takich remontów cząstkowych, tych łat wielkopowierzchniowych i to stanowiło o tym, że w sumie wykonano około 2,5 km inwestycji, 2800 za 2 miliony 800 zł, około 4 km dróg jako inwestycje, to jest za kilometr wychodzi około 2 miliony 800, jeżeli chodzi o te nakłady stricte inwestycyjne, a około 4 km wykonano również tych nakładek. To też stanowi o jakimś tam potencjale, czyli w sumie gdzieś w powiecie wykonało około 10 km dróg, gdzie były to inwestycje i same nakładki. Pomimo trudnego roku, jaki był, bo pewne inwestycje w czasie zostały, jednak wykonawcy borykali się z różnego rodzaju problemami, nie tylko związanymi z COVID-em, ale i z technicznymi pewnymi rzeczami, które wyskakiwały w trakcie realizacji zadania, czy stricte z COVID-em, może nie tak na samych inwestycjach przy wykonawstwie, jak przy współpracy z kooperantami, trudnościami z pozyskania materiałów, ale tu muszę naprawdę wielki ukłon w kierunku PZDP na czele z panią dyrektor, że przy ogromnym wysiłku tych wszystkich osób, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do realizacji tych zadań, należy im się duże podziękowanie, bo naprawdę wkład włożony w realizację tych zadań, szczególnie w tak trudnym roku, jaki był ubiegły, wymagał dużo pracy i dużego zaangażowania nie tylko PZDP, ale ze wszystkimi współpracującymi, i architektura, i pozyskiwanie środków zewnętrznych, Wydział Rozwoju. Myślę, że ten rok możemy uznać za udany, jeżeli chodzi o inwestycje. Przejdźmy teraz do tych inwestycji zaplanowanych na ten rok, rok 2022. Na co szczególnie warto zwrócić uwagę? No przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że te zadania, które chcemy zrealizować, to będziemy realizować przy możliwości pozyskania środków zewnętrznych. A zadania, które chcemy jakby realizować, czy są zaplanowane w budżecie, ja bym podzielił właśnie również na te kwestie inwestycyjne, kwestie nakładkowe, remonty cząstkowe i te kwestie, które są związane z oprojektowaniem pewnych zadań, które nam umożliwią aplikowanie o środki zewnętrzne na przyszłość, bo tych zadań projektowych również mamy w budżecie zaplanowanych jakąś tam ilość, która umożliwi pozyskiwanie środków zewnętrznych. I może przejdę do tych zadań, które chcemy wykonać w poszczególnych gminach. I tak w Brenny jest planowana rozbudowa drogi powiatowej, ulica Breńska w Górkach Małych, w Chybiu to jest ulica Darwina i Świerkowa w Zaborzu. W Cieszynie kanalizacja Halera i ulica Wiślańska, która powinna była być zrealizowana jako nakładka w tym roku, ale przy różnych niesprzyjających okolicznościach to nie zostało zrealizowane, więc jest zaplanowane w tym roku. W Dębowcu planujemy remont ulicy Spółdzielczej, remont wielkopowierzchniowy, ulica również Spółdzielcza, ale na odcinku już wskazanym od ulicy Herstówki, oraz łaty wielkopowierzchniowe Katowicka w Dębowcu oraz Cieszyńska w Kostkowicach. W gminie Goleszów planujemy realizować ulicę Wolności jako remont oraz jako łaty wielkopowierzchniowe ulica Wolności i ulica Cieszyńska w Puńcowie. W Hażlachu to jest ulica Olszaka w Kończycach Wielkich oraz ulica Skoczowska jako wielkopowierzchniowe. W Skoczowie remont drogi powiatowej ulica Dębowiecka, remonty wielkopowierzchniowe to jest Dębowiecka w Ochabach na odcinku około 1 km oraz wielkopowierzchniowy Dolny Bór w Skoczowie. Gmina Strumień to jest remont drogi powiatowej Wyzwolenia w Zbytkowie oraz remont wielkopowierzchniowy ulica Długa w Zabłociu. W Ustroniu ulica Lipowska i tu bym powiedział, że to jest taka inwestycja, która jest chyba jedną z największych, bo tam jest nakład przewidziany kosztorys inwestorski około 4 400 000 złotych przy współudziale 1,5-milionowym miasta Ustroń. To już jest po przetargu, całe szczęście i tu żeśmy się obawiali w obecnej sytuacji na rynku jak jest, że możemy z tymi środkami, które mamy jakby w budżecie zabezpieczone jeżeli chodzi o środki, całe szczęście ten przetarg poszedł blisko tej kwoty planowanej jako kosztorysu inwestorskiego oraz modernizacja drogi ulicy Daszyńskiego między dwoma rondami, to w Ustroniu. Wisła, rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w Dziechcince, też inwestycja dosyć kosztowna, uzależniona jest od pozyskania środków z Funduszu Dróg oraz przebudowa uszkodzonego przepustu na ulicy Turystycznej, modernizacja obiektu mostowego na Białej Wisełce. I gmina Zebrzydowice to jest remont drogi powiatowej ulica Granicza w Kończycach Małych oraz budowa odcinka drogi powiatowej Janusza w Zebrzydowicach pomiędzy posesjami 43 a 45. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na Drogomyśl, gdzie są przewidziane również duża inwestycja, około 10-milionowa, ze środków pozyskiwanych z dwóch źródeł, czyli z Polskiego Ładu. Oczywiście, jeżeli te pieniądze wypalą, to jest około 5 milionów złotych i z funduszu z remontu dróg samorządowych również około 5 milionów złotych. To jest rozbiórka starego i budowa nowego mostu. Z zadań projektowych, które planujemy jako realizację tych, o których już mówiłem, tych zadań i remonty cząstkowe może nie będę wymieniał, bo one z biegiem czasu powiem, że większość tych zadań była i tych remontów wielkopowierzchniowych oraz remontów cząstkowych uzgadniana jest z gminami. I taka korespondencja była. Myśmy zaproponowali ze swojej strony realizację pewnych domów. W części pokryły się to z oczekiwaniami poszczególnych gmin, jednak były propozycje gmin inne niż nasze, więc uwzględniliśmy w większości te wszystkie rzeczy, które były do zrealizowania. W tej chwili w trakcie realizacji są zadania projektowe. Bardzo pilna rzecz w Jaworzynce, jako że obecny właściciel wypowiedział nam służebność istniejących wód deszczowych, które jest od tak zwanego odwodnienia. I musimy wykonać dokumentację, żeby przystąpić do realizacji tego zadania. To zadania projektowe, które już są realizowane. Po spotkaniu w Hażlachu, które miało miejsce w miesiącu jeszcze grudniu, gdzie była konieczność zmiany niwelety, obniżenie niwelety drogi pod wiaduktem, żeby odciążyć drogę tam osiedlową, była deklaracja ze strony gminy Hażlach, że te środki, które będziemy na ten projekt wydawać, będą podzielone na gminę i Hażlach, i Zebrzydowice oraz powiat cieszyński. I tutaj 40% nas by to obciążało, ten projekt, po 30% gminę Hażlach i gminę Zebrzydowice, z tym, że na ten moment nie posiadamy jeszcze deklaracji z gminy Zebrzydowice. Hażlach potwierdził ten udział w realizacji tego projektu, który jest wyceniany na około 40-50 tysięcy złotych. Mówię o zadaniu projektowym, żeby móc w przyszłości realizować tą drogę. Oraz przebieg drogi powiatowej Przepilińskiego w Cieszynie. Koszt na dokumentację około 150 tysięcy złotych, obejmuje odcinek około 850 metrów, jeżeli chodzi o tą, czyli od ulicy Stawowej do skrzyżowania z ulicą Kajzara. No jeżeli projekt będzie gotowy, a projekt myślę, że w ciągu roku powinien się pojawić, to też może jako zadanie inwestycyjne, przy oczywiście współudziale miasta Cieszyna, bo jesteśmy również, i to też muszę wspomnieć, na etapie przygotowania nowego porozumienia z miastem Cieszyn. Też jest na etapie końcowym, jeżeli chodzi o same uzgodnienia realizacji zadań w samym mieście Cieszynie, bo tak jak do tej pory w większości gmin, które zadania żeśmy realizowali, przy różnym udziale oczywiście, w zależności od możliwości finansowych gmin, jednak te zadania były realizowane i to były znaczące kwoty, jeżeli chodzi o realizację tych zadań, więc miasta takie jak Skoczów, Ustroń czy Cieszyn partycypowały w wysokości 50% wartości kosztów niekwalifikowanych, więc chcemy tą zasadę utrzymać i tutaj ukłon i podziękowanie również należą się gminom, że angażują się i widzą potrzebę realizacji tych zadań wspólnie z powiatem. Jest w trakcie realizacji chyba najważniejsza w tym momencie dla powiatu skrzyżowanie ulicy Stawowej oraz Bielskiej, gdzie już jest po przetargu, prace się toczą projektowe. Jesteśmy po etapie uzgodnień i z miastem Cieszynem, i z mieszkańcami czy podmiotami, które tam prowadzą swoją działalność. One w części w tej chwili biuro projektowe pracuje nad uwzględnieniem tych uwag. No podejrzewam, że wszystkie uwagi nie uda się uwzględnić z przyczyn stricte technicznych. Ale to zadanie ma być, no ten projekt ma być ukończony około sierpnia, tak przynajmniej jest umowa skonstruowana. No i potem czeka nas ciężkie zadanie pozyskiwania środków zewnętrznych, bo realizacja ze strony jako inwestycja pochłonie około na cenach kosztorysowych ubiegłorocznych około 30 milionów złotych. Nie wiadomo, co się jeszcze wydarzy w świetle tych wszystkich kwestii finansowych, jakie się dzieją w kraju, ale tak około tych 30 milionów jest w kosztorysie wstępnym, w ogóle inwestorskim. Były brane pod uwagę jakby trzy rozwiązania. Wybraliśmy jedno z dwoma rondami, z drogą, z traktem pieszojezdnym po jednej stronie. No i myślę, że inwestycja, na którą wszyscy oczekują, myślę, że nie tylko Cieszyn, ale i mieszkańcy powiatu, którzy jednak do Cieszyna często zjeżdżają, żeby ta inwestycja została w jak najkrótszym czasie zrealizowana. No na pewno bez środków zewnętrznych inwestycja ta będzie trudna do zrealizowania, jako że środki, które pozyskujemy jako po stronie dochodowej powiat, to są środki, które w zasadzie by w całości pochłonęły tą inwestycję. Musimy również pamiętać, że budżet powiatu, te około 240 milionów, to są w większości środki na zadania powierzone, myślę o oświacie, PCPR-ze oraz Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji i tych wszystkich innych podmiotów, które tutaj działają, a starostwo ma je w administracji. Czyli rok 2023 byłby takim rokiem realnym, jeżeli chodzi o rozpoczęcie prac? Ja bym był daleko od tego, żeby obiecywać, że rok 2023... Ja mówię tak, gdyby udało się pozyskać środki zewnętrzne, to takim tym 23 rok, gdzieś końcówka, można by, bo jeszcze cały cykl jest potem przetargowy, terminów przetargu, odwołań. Taki termin realny 2023 rok przy tych wszystkich spełnionych warunkach byłby możliwy, jeżeli chodzi o rozpoczęcie tej inwestycji. Podejrzewam, że inwestycja to nie będzie jednoroczna, bo jednak zakres, który jest tam planowany, przy uwzględnieniu tych wszystkich uwag, jakie spłynęły do tego projektu, to jednak na pewno będzie okresem z doświadczenia, okresem dwuletnim. O te uwagi też chciałam zapytać, sporo tych uwag wpłynęło, bo tak. Jesteśmy po konsultacjach społecznych. Tak, jesteśmy po konsultacjach społecznych, uwag różnych wpłynęło i od indywidualnych osób, które w jakiś sposób graniczą z tą inwestycją, która ma być. Każdy jednak widział realizację tej inwestycji poprzez swoje podwórko, swój dojazd, swój zjazd i połączenie komunikacyjne. Sporo czasu jednak tych uwag spłynęło i z miasta Cieszyna i tu jesteśmy na etapie. Myślę, że już projektanci finalizują te uzgodnienia, które były z tej strony spłynęły i ja zawsze jestem optymistą. Myślę, że takim krakowskim targiem dojdziemy do porozumienia i z wszystkimi gestorami, indywidualnymi osobami oraz miastem Cieszyn, żeby przystąpić do realizacji tej inwestycji, bo jednak wszystkie te osoby nie negowały konieczności, czy instytucje nie negowały konieczności realizacji tej inwestycji. Były za, no i wyskakiwały różnego rodzaju kwestie, tak jak powiedziałem, poprzez własne podwórko, wjazdu, zjazdu i tak to na ten moment wygląda. Jaki to będzie rok, jeżeli chodzi o te inwestycje drogowe? Ile kilometrów uda się wyremontować? Koszt ogólnie z nakładkami w planie jaki jest ujęty w tej chwili, to jest około 32 milionów złotych. Takie mamy środki zaplanowane, z tym, że chcę zwrócić uwagę, że sam most w Drogomyślu to jest około 10 milionów złotych, Lipowska w Ustroniu około 4 milionów 400 i o ile już te rzeczy, powiedzmy, są w budżecie sfinansowane, to takie środki planujemy. No, pozyskanie środków zewnętrznych to jest z różnych źródeł, oczywiście myślę tutaj o różnego rodzaju funduszach, to jest około 18 milionów złotych przy partycypacji gmin planowanym, jeszcze nie do końca zdeklarowanym, ale planowanym po stronie dochodowej to jest około 4 milionów złotych. Także myślę, że te zadania, które tu są zaplanowane, będą w jakiś sposób krokiem naprzód, żeby jednak posuwać się do przodu z tymi poprawą zdecydowaną, jeżeli chodzi o same nawierzchnie, bo no jest wiele jeszcze zadań, które trzeba zrealizować i ten drogowskaz na tą kadencję, jaki został przygotowany, on jest praktycznie dosyć sukcesywnie realizowany i mam nadzieję, że te wszystkie zaplanowane rzeczy, które się będą, pozwolą na zrealizowanie tych planów, które są już zawarte w budżecie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim Państwa gościem był Stanisław Malina, członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego.